Serdecznie witamy wszystkich zgromadzonych na uroczystości wręczenia nagród prezydenta miasta Leszna Leszczyńskich Laurów Oświaty 2017. Pieśnią Gaudeamus Igitur przywita nas chór gimnazjum nr 1 pod dyrygenturą pani Justyny Kazimierczak. Leszno jako miasto szkół słynie z nauki oraz inwestowania w edukację młodzieży. Stefan Żeromski powiedział: nauka jest niezmierzonym morzem dobrej wody. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Uczniowie, którzy są głównymi bohaterami dzisiejszej uroczystości, stają się potwierdzeniem tej jakże trafnej i aktualnej maksymy. Chcemy w dniu dzisiejszym przedstawić Państwu sylwetki młodych ludzi, którzy kształtując swoje talenty zostali finalistami i laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych. Na dzisiejszą uroczystość wręczenia nagród prezydenta miasta Leszna Leszczyńskich Laurów Oświaty zaproszenie przyjął wielu znakomitych gości. Serdecznie witamy prezydenta miasta Leszna, pana Łukasza Borowiaka. Drugiego zastępcę prezydenta miasta Leszna, pana Piotra Jóźwiaka. Przewodniczącego Rady Powiatu, pana Jana Szkudlarczyka. Przewodniczącego Komisji Edukacji, pana Krystiana Maćkowiaka. Radnych miasta Leszna. Naczelnika Wydziału Edukacji, pana Lucjana Rosiaka. Przewodniczących i przedstawicieli związków zawodowych w osobach pani Krystyna Tomaszewska i pan Piotr Kościński. Dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Powitajmy także nauczycieli, rodziców oraz was, drodzy laureaci. Zapraszamy na scenę chór Wiolinek ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie, który zaprezentuje piosenkę pod tytułem Ogień przy akompaniamencie pani Katarzyny Wojczyszyn. Spóźnionego wędrowca, dla wszystkich spóźnionych.
bardzo Górowi. Nadszedł czas na uhonorowanie laureatów i wręczenie nagród prezydenta miasta Leszna Leszczyńskich Laurów Oświaty. Na poziomie szkół podstawowych Leszczyński Laur Oświaty otrzymują Jaromir Nagły, laureat Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Marii Konopnickiej w Lesznie. Prosimy o wystąpienie Jaromira wraz z Państwem Magdaleną Kurzacz-Nagły i Jarosławem Nagły oraz Panią Katarzyną Lelfińską, która przygotowywała ucznia do konkursu. O wręczenie nagrody prosimy prezydenta miasta Leszna, pana Łukasza Borowiaka, drugiego zastępcę pana prezydenta, pana Piotra Jóźwiaka oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie, pana Roberta Fryza. Jaromir Nagły to odkrywca tajemnic przyrody, miłośnik lasów i zwierząt oraz baczny obserwator środowiska naturalnego, którego naukowe podejście do tematu, wytrwałość w dążeniu do celu, cierpliwość i skupienie na wykonywanym zadaniu doprowadziły do zdobycia tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. Jeszcze raz wielkie brawa. Leszczyński Laur Oświaty 2017 otrzymuje Mikołaj Kmieć-Kowiak, laureat Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Marii Konopnickiej w Lesznie. Prosimy o wystąpienie Mikołaja wraz z Państwem Violettą i Markiem Kmieć-Kowiak oraz nauczycielką panią Katarzyną Dratwińską. Mikołaj Kmieć-Kowiak to miłośnik literatury przyrodniczej, pasjonat biologii, fizyki i astronomii oraz znawca wielu ciekawostek naukowych, którego wrodzona chęć odkrywania świata i wnikliwe podejście do rozwiązywanych problemów doprowadziły do zdobycia tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego, uczeń Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Wojska Polskiego w Lesznie. Prosimy o wystąpienie Wojciecha wraz z Państwem Anną i Piotrem Jur oraz nauczycielem panem Tomaszem Jóźwiakiem, który przygotowywał ucznia do konkursu. O wręczenie nagrody prosimy prezydenta miasta Leszna pana Łukasza Borowiaka, drugiego zastępcę pana prezydenta pana Piotra Jóźwiaka oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Lesznie panią Beatę Mrozek. Wojtek zawsze wszystko jarzy. Uśmiech stale gości na jego twarzy. Potrafi każdego zagadać i ciekawe rzeczy opowiadać. Raz jest poważny, raz żartuje. A w szkole doskonale się czuje. Kolegom i koleżankom pomoże i zawsze jest w dobrym humorze. Nic mu do zarzucenia nie mamy, ten chłopak jest po prostu udany. Wojciech Jur podczas 3 lat nauki dał się poznać jako uczeń, który zawsze wzorowo wypełniał obowiązki wynikające ze statutu szkoły. Prezentował wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią. Reprezentował szkołę w konkursach i olimpiadach. Przykładnie spełniał obowiązki szkolne, samodzielnie rozwijając swoje zainteresowania i uzdolnienia, szczególnie z języka angielskiego. Potrafił korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji
i samodzielnie, systematycznie wzbogacał swoją wiedzę. Wiedza Wojciecha znacznie wykraczała poza zakres materiału programowego, co wynikało z jego samodzielnych poszukiwań i przemyśleń. To człowiek, który jest przykładem wzorowego traktowania szkolnych obowiązków. Nagrodę otrzymuje Maria Tomala, laureatka wojewódzkiego konkursu z języka polskiego, uczennica Szkoły Podstawowej nr 12 imienia generała Stefana Roweckiego Grota w Lesznie. Prosimy o wystąpienie Marię wraz z Państwem Anetą i Piotrem Tomala oraz Panią Anną Borowską, nauczycielką przygotowującą uczennicę do konkursu. O wręczenie nagrody prosimy prezydenta miasta Leszna, Pana Łukasza Borowiaka, drugiego zastępcę prezydenta miasta Leszna, Pana Piotra Guźwiaka oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie, Pana Ireneusza Matłokę. Uśmiechnięta, skromna, elokwentna. Takie jest pierwsze wrażenie. Ale jej charakter trudno opisać. Sama o sobie mówi, że jest ironiczna i złośliwa. Twierdzi, że ma na to świadków. Jedno jest pewne. Do lekcji zawsze idealnie przygotowana. Nie straszne jej występy publiczne, prezentacje i przemowy. Sprawdziany to fraszka, a konkurs polonistyczny to znakomita przygoda. Skromnie powiada, że z naukowego punktu widzenia jest tylko typową przedstawicielką pospolitego gatunku Homo sapiens. W przypadku tej uczennicy powiedzenie, aby język jętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa, znakomicie się sprawdza. Inteligencja, erudycja i pracowitość to także jej znaki rozpoznawcze i z pewnością zapewnią jej świetlaną przyszłość. Nagrodę otrzymuje Julia Wiśniewska, laureatka wojewódzkiego konkursu z języka polskiego, uczennica Szkoły Podstawowej nr 13 z oddziałami integracyjnymi imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. Prosimy o wystąpienie Julię wraz z Państwem Anitą i Mikołajem Wiśniewskimi oraz Panią Agnieszką Wawrzyniak, która przygotowywała uczennicę do konkursu. O wręczenie nagrody prosimy prezydenta miasta Leszna Pana Łukasza Borowiaka, drugiego zastępcę prezydenta Pana Piotra Juźwiaka oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 Pana Jacka Matyckiego. Julia Wiśniewska ma dopiero 13 lat, a już planuje wydanie książki. Nie traci czasu, bo pierwsze opowiadania z każdym dniem nabierają kształtów. Doskonale łączy zamiłowanie do literatury z pasją, jaką jest piłka ręczna. Julia uczęszcza do klasy sportowej, dzięki czemu wolę walki i konsekwentne dążenie do sukcesu na co dzień ćwiczy na boisku. Te umiejętności bez wątpienia pomogły jej w drodze do uzyskania tytułu laureatki wojewódzkiego konkursu języka polskiego. O sukcesie Julii przesądziły też dobra organizacja, skupienie na zadaniu, pracowitość, cierpliwość i umiejętność radzenia sobie ze stresem. Po ciężkiej pracy odpoczywa spacerując z psem po lesie, fotografując kwiaty i spotykając się z koleżankami. Czas relaksu jest dla niej jednocześnie poszukiwaniem inspiracji do kolejnych opowiadań. Gratulujemy laureatom szkół podstawowych. Wystąpi przed Państwem Emilia Machałek wraz z Kacperem Ślotałą, który akompaniował jej będzie na gitarze w utworze Shape of You. Start to dance, and I'm singing like, girl, you know I want your love.
love's that made for somebody like me. Come on up for the money, and I may be crazy. Don't work, you say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist up, put that body on me. Come on up for the money, come on up for the money. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet door. And for my heart, it's falling too. I'm in love with your body. Last night, you're in my room. You know my bed, she smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oświaty otrzymują Paulina Drzaska, laureatka wojewódzkich konkursów z chemii, matematyki, uczennica Gimnazjum nr 1 imienia Powstańców Wielkopolskich w Lesznie. Prosimy o wystąpienie Paulinę wraz z Państwem Lillą Komanowską-Drzazgą oraz Sławomirem Drzazgą oraz Panią Moniką Brambor i Panem Krzysztofem Dudkiewiczem, nauczycielami, którzy przygotowali uczennicę do konkursu. O wręczenie nagrody prosimy pana prezydenta miasta Leszna Łukasza Borowiaka, drugiego zastępcę prezydenta miasta Leszna pana Piotra Jóźwiaka oraz dyrektora gimnazjum nr 1 panią Jolantę Andrzejewską. Paulina jest laureatką dwóch konkursów wojewódzkich. Za to osiągnięcie otrzymuje dodatkowo nagrodę książkową. Realizuje autorski program nauczania matematyki z elementami logiki. Jest osobą niezawodną w każdym tego słowa znaczeniu. Zawsze wywiązuje się ze wszystkich obowiązków, nawet tych, które sama na siebie nakłada. Ci, którzy ją znają, potwierdzą, że przysłowie polegać na kimś jak na Zawiszy
można by śmiało zamienić na powiedzenie polegać na kimś jak na Paulinie. Kocha siatkówkę, dobre jedzenie i zabawę, ale największą jej miłością jest matematyka. Liczby słuchają Pauliny, a ona świetnie nad nimi panuje. Ma niezwykłą wprost umiejętność logicznego myślenia. Na szczęście ma też dużo taktu, aby innym ludziom braku tej logiki nie wytykać. Podkreślić należy też i to, że Paulina pomimo nawału obowiązków szkolnych angażuje się w liczne akcje charytatywne, aby nieść pomoc innym. Niezwykłe u niej jest też to, że niewiele osób widziało ją zdenerwowaną. Doskonale panuje nad emocjami, uśmiechem i życzliwością zmiernuje sobie sympatię wszystkich napotkanych ludzi. Chociaż w zeszłym roku uzyskała tytuł laureata w wojewódzkim konkursie matematycznym, w tym roku stanęła do walki na tym samym polu i ponownie znalazła się w gronie laureatów. Nagrodę otrzymuje Zofia Gryz, laureatka wojewódzkich konkursów z chemii i matematyki, uczennica Gimnazjum nr 1 imienia Powstańców Wielkopolskich w Lesznie. Prosimy o wystąpienie Zofię wraz z Państwem Arleną i Piotrem Gryz oraz nauczycielami panią Moniką Brambor i panem Krzysztofem Dudkiewiczem. Zofia jako podwójna laureatka otrzymuje nagrodę książkową ufundowaną przez miasto Leszno. Zosia realizuje, podobnie jak Paulina, autorski program nauczania matematyki z elementami logiki. Jest osobą niezwykle pilną i systematyczną. Zawsze wywiązuje się ze wszystkich obowiązków, a ma ich naprawdę sporo. Uczęszcza na zajęcia do szkoły muzycznej, jest też wysportowana i w związku z tym często reprezentuje szkołę w licznych zawodach sportowych. Ma niezwykłą umiejętność organizowania pracy kolegów i koleżanek w czasie przygotowań do różnych szkolnych konkursów międzyklasowych. Głównie dlatego, że umie łagodzić spory i traktuje ludzi z szacunkiem. W każdej dziedzinie życia szuka tego, co najbardziej ceni w muzyce. Harmonii, spokoju, spójności i piękna. Przygotowując się do konkursu matematycznego, rozwiązała setki zadań i w finale uzyskała maksymalną liczbę punktów. Jest także laureatką wojewódzkiego konkursu chemicznego. Leszczyński Laur Oświaty otrzymuje Maria Markowiak, laureatka wojewódzkich konkursów z chemii, matematyki i języka polskiego, uczennica Gimnazjum nr 1 imienia Powstańców Wielkopolskich w Lesznie. Prosimy o wystąpienie Marię wraz z Państwem Elwirą i Andrzejem Markowiak oraz nauczycielami, panią Moniką Brambor, Beatą Karmińską i panem Krzysztofem Dudkiewiczem, którzy pomagali przygotowywać uczennice do konkursu. Maria za swoje osiągnięcia również otrzymuje nagrodę książkową. Marysia, podobnie jak jej koleżanki, realizuje autorski program nauczania matematyki z elementami logiki. To osoba niezwykle dojrzała, jak na 16-latkę, która jednak potrafi czerpać z życia pełnymi garściami, niczym dziecko. Umie zadawać mądre pytania. Nigdy nie przyjmuje bezkrytycznie tego, co mówią nauczyciele, ani tego, co wyczytała w książkach. Z dociekliwością filozofa drąży temat tak długo, aż uzna, że odpowiedź jest logiczna, ciekawa i w pełni satysfakcjonująca. Empatia to jej drugie imię. Lubi pomagać i zawsze można na niej polegać. Można się od niej uczyć doskonałej organizacji. Marysi zawsze zostanie czas, obojętnie jak krótki ma termin na wykonanie zadania. Kocha sport, dobrą literaturę i wyzwania. W tym roku ustawiła poprzeczkę bardzo wysoko. Zdobyła tytuł laureata wojewódzkiego konkursu języka polskiego, wojewódzkiego konkursu matematycznego oraz wojewódzkiego konkursu chemicznego. Zajęła również 5. miejsce w kraju w ogólnopolskim konkursie logicznego myślenia.
Nagrodę otrzymuje Krzysztof Stroiński, laureat wojewódzkiego konkursu fizycznego, uczeń gimnazjum dwujęzycznego nr 4 imienia Zjednoczonej Europy Leśnej. Prosimy o wystąpienie Krzysztofa wraz z panią posłanką Iwoną Wojciechem Stroińskimi oraz panem Waldemarem Bressą, który przygotował ucznia do konkursu. O wręczenie nagrody prosimy prezydenta miasta Leszna pana Łukasza Borowiaka, zastępcę przewodniczącego pana Piotra Jóźwiaka oraz dyrektora zespołu szkół nr 2 w Lesznie panią Krystynę Łosowską. Krzysztof jest nie tylko miłośnikiem nauk ścisłych, angażuje się w różne projekty, które go rozwijają i sprawiają mu dużą frajdę. Krzysiek jest harcerzem leszczyńskiej wodnej drużyny harcerskiej. Od 12 lat ćwiczy taekwondo, a od 3 lat ma stopień mistrzowski. Od lat, jako wolontariusz, bierze udział w oczyszczaniu Jeziora Dominickiego, a w czasie wakacji pomaga na koloniach żeglarskich. Angażuje się w życie szkoły, zawsze można na niego liczyć. Jeszcze nigdy nie zawiódł swoich kolegów z klasy ani nauczycieli. Wzorowo pełni funkcję chorążego pocztu sztandarowego. Marzy o wspaniałej przyszłości i dalekich morskich podróżach. Leszczyński laur oświaty otrzymuje Joanna Gosiniecka, laureatka wojewódzkich konkursów z fizyki i matematyki, uczennica gimnazjum dwujęzycznego nr 4 imienia Zjednoczonej Europy w Lesznie. Prosimy o wystąpienie Joanny wraz z państwem Magdaleną i Juliuszem Gosienieckimi oraz nauczycielami panią Moniką Brambor oraz panem Waldemarem Bressą. Joanna za podwójny tytuł laureata otrzymuje nagrodę książkową fundowaną przez miasto Leszno. Joanna jest człowiekiem wielu pasji, zarówno na polu naukowym, jak i sportowym. Zaczynała w wieku 4 lat od taekwondo, w której to dyscyplinie doszła do czerwonego pasa, i języka angielskiego, którego uczy się do dziś. W wieku 5 lat rozpoczęła przygodę z pływaniem. Z biegiem czasu pojawiły się także zainteresowania plastyczne, taneczne oraz gra w tenisa ziemnego, gdzie dwukrotnie zdobyła 3. miejsce w Lesznie. W gimnazjum jej pasją stały się konie. Joanna uprawia tę dyscyplinę sportu z sukcesami od 3 lat. Posiada już brązową odznakę jeździecką, wkrótce przymierza się do srebrnej. Poświęca temu około 4-5 godzin tygodniowo. Nieobca jest jej pomoc innym. Joanna w tym roku szkolnym ukończyła w Poznaniu kursy języka migowego. Chciała bowiem w przyszłości zostać tłumaczem tego języka i pomagać osobom głuchym oraz niedosłyszącym. Jak widać, Joanna realizuje się nie tylko na polu naukowym, ale także sportu i wolontariatu. Nagrodę otrzymuje Aleksandra Gąsior, laureatka wojewódzkiego konkursu matematycznego, uczennica gimnazjum dwujęzycznego nr 4 imienia Zjednoczonej Europy Leśnej. Prosimy o wystąpienie Aleksandrę wraz z państwem Moniką i Krzysztofem Gąsior oraz nauczycielką panią Moniką Brambor. Pola całymi dniami uwielbia oglądać nudne seriale lub czytać książki, a między serialami rozwiązuje zadania matematyczne, co sprawia jej niekłamaną przyjemność. Oprócz matematyki jej pasją jest biologia. Bywa, że jej pokój staje się na chwilę miejscem doświadczeń biologicznych. W odróżnieniu od innych nie interesuje się sportem, biega tylko wtedy, kiedy musi, na przykład do autobusów. Ola nie lubi dużo mówić, za to dużo pisze. I jak wspominają jej rodzice, zaczęła mówić dość późno. Swoje pierwsze zdania skleciła dopiero po bliskim spotkaniu z drzwiami. Nietypowa metoda logopedyczna, niemniej skuteczna, jak się okazuje. Ola marzy o dalekich podróżach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, bo wie, że od nich wiele się nauczy.
Chwili Laur oświaty. Otrzymuje. Nina Polak, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, uczennica Gimnazjum Dwujęzycznego nr 4 imienia Zjednoczonej Europy w Lesznie. Prosimy o wystąpienie Ninę wraz z Państwem Sylwią Wyrwantowicz-Polak i Piotrem Polak oraz nauczycielką przygotowującą uczennicę do konkursu, panią Danutą Guziak. Nina od zawsze interesuje się matematyką. W wolnym czasie lubi czytać książki. Czynnie działa też w harcerstwie, pełniąc funkcję zastępowej. W jej życiu duże znaczenie ma muzyka, gdyż od 6 lat gra na gitarze. Nina jest również aktywna fizycznie i regularnie biega. Mimo wielu obowiązków działa też w wolontariacie, pomagając dzieciom świetlicy socjoterapeutycznej w jednej z leszczyńskich szkół podstawowych. Cechuje ją dobra organizacja. Jest ambitną, uczynną i pozytywną osobą, a wśród swoich rówieśników cieszy się opinią miłej, serdecznej i życzliwej koleżanki. Nauczyciele też nie mają powodów na nią narzekać. Nina uparcie dąży do wyznaczonych celów, a w swoim życiu kieruje się mottem: bądź sobą, ale bądź najlepszą wersją siebie. Nagrodę otrzymuje Mateusz Głuszek, laureat Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego, uczeń Gimnazjum Dwujęzycznego nr 4 imienia Zjednoczonej Europy w Lesznie. Prosimy o wystąpienie Mateusza wraz z panią Anną Tomiską Głuszek oraz nauczycielką, która pomagała przygotować ucznia do konkursu, panią Mareną Kurowską-Jankowę. Mateusz twierdzi, że jest zwykłym chłopakiem, niczym nie różniącym się od innych. Nie lubi o sobie mówić i nie lubi, jak inni o nim mówią, więc z góry przepraszam. Ale trzeba powiedzieć, że pasjonuje go geografia. Uwielbia podróżować. Dzięki swojej wyobraźni był już chyba w każdym zakątku świata, a jeszcze wiele przed nim. Oprócz geografii interesują go języki obce, bo tylko ich znajomość pozwala mu głębiej poznawać świat i różnorodne kultury. Jego mama twierdzi, że Mateusz zdecydowanie umie zachować powagę w każdej sytuacji. A tak poza tym, to nic go nie interesuje. Nagrodę otrzymuje Adam Kucharski, laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, uczeń Gimnazjum Dwujęzycznego nr 4 imienia Zjednoczonej Europy w Lesznie. Prosimy o wystąpienie Adama wraz z panią Dominiką Kucharską oraz nauczycielem panem Markiem Kaczmarkiem, który przygotowywał ucznia do konkursu. Adam Kucharski jest uczniem klasy 3 E Gimnazjum nr 4 w Lesznie. I od samego początku swojej edukacji dał się poznać jako prawdziwy humanista ze szczególnym sentymentem do historii starożytnej. Od chwili, kiedy Adam dołączył do zespołu klasowego pod koniec klasy pierwszej, brał udział w zajęciach przygotowujących do udziału w konkursie historycznym organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w której w bieżącym roku szkolnym doszedł do finału etapu finałowego i uzyskał tytuł finalisty. Adam aktywnie uczestniczył w zajęciach dodatkowych, wykazując się dużą elokwencją oraz sporym zasobem wiedzy, jednocześnie brał udział w spotkaniach oraz wykładach organizowanych przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Oprócz zainteresowania przedmiotem angażuje się w życie szkoły oraz klasy, biorąc udział w pracach kół zainteresowań. W zeszłym tygodniu Adam uczestniczył w badaniach archeologicznych prowadzonych w okolicach Leszna. Adam Kucharski jest wyjątkowym uczniem ze względu na swoje różnorodne zainteresowania, a jednocześnie wielką inteligencję, pamięć, szczególnie do dat, dowcip oraz ciekawość świata, co powoduje, że jest niejako skazany na osiąganie sukcesów na kolejnych etapach swojej edukacji.
Nagrodę otrzymuje Maciej Biliński, laureat wojewódzkiego konkursu matematycznego, uczeń gimnazjum nr 5 imienia Arkadego Fidlera w Rzeszynie. Prosimy o wystąpienie Macieja wraz z Państwem Lidią i Jackiem Bilińskimi oraz nauczycielką panią Danutą Ujejską. O wręczenie nagrody prosimy prezydenta miasta Leszna pana Łukasza Borowiaka, drugiego zastępcę prezydenta miasta Leszna pana Piotra Gźwiaka oraz dyrektora gimnazjum nr 5 pana Marka Pawełkiewicza. Maciej Biliński, uczeń klasy trzeciej gimnazjum nr 5 w Lesznie, dał się poznać jako pasjonat matematyki, ale również fizyki i informatyki. Już od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie matematyczne i brał udział w różnych konkursach. Nauki ścisłe okazały się jego wielką pasją. Swoje zainteresowania rozwijał dzięki rodzicom i nauczycielom. Ciekawość poznawcza, umiejętność dziwienia się światu, zadawania pytań i szukania odpowiedzi, a także pracowitość sprawiły, że w trzeciej klasie gimnazjum został laureatem przedmiotowego konkursu z matematyki oraz finalistą konkursu z fizyki. Osiągnięcie to pozwoli Maciejowi kontynuować swoją pasję w liceum w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Ponadto Maciej poznaje nowe języki programowania i rozwiązuje nurtujące go zagadnienia matematyczno-informatyczne. Dzięki temu dwukrotnie zajął pierwsze miejsce w Mistrzostwach Leszna w informatyce. Otrzymuje. Aleksander Kaczmarek, laureat wojewódzkiego konkursu historycznego, uczeń gimnazjum nr 5 imienia Arkadego Fidlera w Lesznie. Prosimy o wystąpienie Aleksandra wraz z Państwem Violettą i Kazimierzem Kaczmarek oraz nauczycielką panią Katarzyną Wrzesińską, która przygotowywała ucznia do konkursu. Aleksander jest uczniem klasy 3A gimnazjum nr 5 w Lesznie. Mimo iż uczęszcza do klasy o profilu matematyczno-informatycznym, jest wielkim miłośnikiem historii. Przygoda ta rozpoczęła się dawno temu od fascynacji starożytnymi mitami. Pierwsze lekcje historii w szkole jeszcze bardziej pogłębiły pasję i pobudziły jego ciekawość w zdobywaniu wiedzy o historii kraju, Europy i świata. Jego ogromną pasją są zagadnienia związane z wojną siedmioletnią. Efektem przeczytanych źródeł historycznych i ogromu włożonej pracy jest tytuł laureata wojewódzkiego z historii. Dla rówieśników jest przykładem rzetelności i pracowitości. Swoją podstawą dowiódł, że marzenia można spełniać, że solidna praca jest zawsze gwarantem sukcesu. Uzyskany tytuł finalisty jest równoznaczny z otrzymaniem 100% punktów z części humanistycznej na egzaminie gimnazjalnym. Osiągnięcie to pozwoli Alkowi kontynuować swoją pasję humanistyczną w liceum. Paweł Taterka, laureat wojewódzkiego konkursu matematycznego, uczeń gimnazjum nr 8 w Lesznie. Prosimy o wystąpienie Pawła wraz z Państwem Anną i Tomaszem Taterka oraz nauczycielką panią Beatą Olejniczak, która przygotowywała ucznia do konkursu. O wręczenie nagrody prosimy prezydenta miasta Leszna pana Łukasza Borowiaka, drugiego zastępcę prezydenta miasta Leszna pana Piotra Jóźwiaka oraz dyrektora gimnazjum nr 8 pana Piotra Ciądera. Jednym zdaniem opisać Pawła. Na pewno jest ambitny i koleżeński. Posiada różne zainteresowania, ale w ostatnim roku to matematyka pochłonęła go bez reszty. Zaowocowało to tytułem laureata wojewódzkiego konkursu z tego przedmiotu. W wolnych chwilach lubi pobiegać, twierdzi, że to oczyszcza umysł.
pograć ping-ponga, a także pojeździć na rolkach, bo lubi czuć wiatr we włosach. Swoją przyszłość wiąże z ekonomią. Chce być bankierem, bo lubi liczyć. Do konkursu przygotował się pod czujnym okiem opiekuna pani Beaty Olejniczak. Gratulujemy laureatom szkół gimnazjalnych i zapraszamy na scenę zespół De Copernicus z drugiego liceum ogólnokształcącego w Lesznie, który wykona utwór Marchewkowe pole. Thank you.
wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Finalistka Olimpiady Geograficznej, uczennica drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Lesznie z oddziałami dwujęzycznymi i międzynarodowymi. Prosimy o wystąpienie Bogny wraz z rodzicami państwem Lidią i Romanem Jaszczak oraz nauczycielem panem Bartłomiejem Kopaczyńskim, który przygotowywał uczennicę do konkursu. O wręczenie nagrody prosimy prezydenta miasta Leszna pana Łukasza Borowiaka, drugiego zastępcę prezydenta miasta Leszna pana Piotra Jóźwiaka oraz dyrektora zespołu szkół nr 2 w Lesznie panią Krystynę Łasowską. Bogna jest uczennicą wykazującą szczególne zainteresowanie naukami przyrodniczo-matematycznymi oraz językiem angielskim. Charakteryzuje się wysoką motywacją do działania, pracowitością oraz wiarą we własne możliwości. Będąc już w gimnazjum, brała udział w licznych wojewódzkich konkursach przedmiotowych. W dwóch z nich, z geografii i języka polskiego, została laureatką. Także od gimnazjum Bogna wyczynowo z dużym powodzeniem uprawia lekkoatletykę. Ten sport, wymagający stałej pracy i dyscypliny, pomógł jej położyć podwaliny pod systematyczną oraz efektywną pracę nad sobą. Już w liceum Bogna z powodzeniem rozwijała swoje szerokie zainteresowania. Do końca drugiej klasy zwyciężyła w konkursie matematycznym MatGura oraz została finalistką konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych, a to tylko największe jej indywidualne osiągnięcia. Zwieńczeniem tegorocznych sukcesów było zdobycie tytułu finalistki 43. Olimpiady Geograficznej. Osiągnięcie to daje Bognie 100% na rozszerzonej maturze z geografii już w drugiej klasie. A więc na rok przed maturą uczennica jest spokojna o jeden z przedmiotów niezbędnych w procesie rekrutacji. Nagrodę otrzymuje Krzysztof Kolbert, finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej oraz finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej. Tegoroczny absolwent z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Lesznie z oddziałami dwujęzycznymi i międzynarodowymi. Prosimy o wystąpienie Krzysztofa wraz z panią Małgorzatą Obręcz oraz nauczycielami panem Markiem Kaczmarkiem i Robertem Robaczyńskim, którzy przygotowywali ucznia do konkursu. Krzysztof za swoje osiągnięcia otrzymuje dodatkową nagrodę książkową. Krzysztof Kolbert jest uczniem klasy o profilu humanistycznym dwujęzycznym. Osiągnął wyjątkowe sukcesy w olimpiadach humanistycznych. W olimpiadzie historycznej i w olimpiadzie wiedzy historycznej uzyskał tytuł finalisty szczebla centralnego. W olimpiadzie języka polskiego dotarł do etapu okręgowego w Poznaniu. Największym sukcesem jest tytuł finalisty 43. Olimpiady Historycznej osiągnięty w kwietniu 2017 roku. Tytuł finalisty zwalnia Krzysztofa z egzaminu maturalnego i pozwala wybrać wymarzony kierunek prawa na dowolnej uczelni. Krzysztof jest uczniem o wszechstronnych zainteresowaniach. Pasjonuje się nie tylko historią i językiem ojczystym,
ale wykazuje nieprzeciętne zdolności lingwistyczne. Potrafi łączyć naukę w liceum z nauką w szkole muzycznej drugiego stopnia. Uczy się nie tylko gry na instrumentach, ale także rozwija swoje zdolności wokalne. Aleksandra Migas, finalistka 27. Olimpiady Teologii Katolickiej, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Lesznie z oddziałami dwujęzycznymi i międzynarodowymi. Prosimy o wystąpienie Aleksandrę wraz z Państwem Joanną i Ryszardem Migas oraz nauczycielką panią Dagmarą Kulasik. Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali, zachęcał Jan Paweł II. I wezwanie to realizuje nieustannie Aleksandra Migas. Ola to skromna, pokorna i pełna łagodności osoba, która chce zmieniać na lepsze siebie i pomagać w tym innym. Ola zajęła 12. miejsce w Polsce w Olimpiadzie Teologii Katolickiej i wygrała indeks na wyższą uczelnię. Jest uczennicą klasy dwujęzycznej, biologiczno-chemicznej. Lubi jednak bardzo język polski oraz historię i społeczeństwo, a na religii wykazuje się ponadprzeciętną wiedzą. Słucha muzyki klasycznej i jazzu. Kocha jeść, podróżować i zwiedzać. Pisać, i nie chodzi o SMS-y. Patrzeć na stare kamienice i obserwować ludzi. Chętnie czyta książki, których akcja osadzona jest w minionych epokach. Oraz reportaże. Ogląda też filmy kostiumowe, a częścią jej przygotowań do olimpiady było spędzanie długich godzin na oglądaniu serialu Kryminalne zagadki Panny Fischer. Poza szkołą jest bardzo zaangażowana w życie swojej parafii, gdzie przygotowuje młodzież do bierzmowania, dzieląc się przy tej okazji nie tylko wiarą, ale również wiedzą teologiczną. Maciej Strużycki, laureat 27. Olimpiady Teologii Katolickiej, tegoroczny absolwent II Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Lesznie z oddziałami dwujęzycznymi i międzynarodowymi. Prosimy o wystąpienie Macieja wraz z Państwem Moniką i Jerzym Strużyckimi oraz nauczycielką panią Dagmarę Kulasik. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosił się ku kontemplacji prawdy. Tymi słowami Jana Pawła II kieruje się Maciej Strużycki w swej trosce o rozwój. Na każdym kroku swojego życia stara się zachować równowagę pomiędzy tymi dwoma porządkami poznania. Swoją pasję przekuł w tym roku szkolnym na sukces. Wziął udział w Olimpiadzie Teologii Katolickiej, której tematem było orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez miłosiernego Ojca. Z powodzeniem przedarł się przez 30 lektur, wśród których prócz Biblii były pisane niełatwym wszak językiem dokumenty Kościoła, homilie, artykuły i fragmenty książek z zakresu teologii i historii Kościoła. W konsekwencji zajął 6. miejsce w finale ogólnopolskim i zdobył tytuł laureata oraz indeks na wybrany kierunek na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Maciej jest osobą, która czyni wiele dobrych rzeczy, ale nie robi szumu wokół tego, że dużo robi. W życiu bardziej pragnie być niż mieć, o czym świadczy szeroko pojęte inwestowanie w rozwój duchowy. Nagrodę otrzymuje Kamil Dudka, finalista 6. Olimpiady Medialnej, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Lesznie z oddziałami dwujęzycznymi i międzynarodowymi. Prosimy o wystąpienie Kamila wraz z Państwem Renatą i Sebastianem Dudka oraz nauczycielem panem Wiesławem Kosmowskim, który przygotowywał ucznia do konkursu.
jest uczniem klasy humanistycznej w zespole szkół numer 2. Od najmłodszych lat cechuje go pracowitość oraz ciekawość świata. Inspiruje go bardzo dużo osób, choć najbardziej Wojciech Cejrowski. Jego największą pasją jest historia oraz prawo. Chętnie podróżuje, najchętniej po Europie lub Afryce. Zawsze na własną rękę, bez bagażu. W podróży ceni sobie najbardziej architekturę i lokalną kulturę. Fascynuje go też antropologia. 2 lata temu odkrył swoją kolejną pasję – dziennikarstwo. Początkowo dziennikarz szkolnej gazetki Świeży Koper, następnie młodzieżowej telewizji, a obecnie leszczyńskiego miesięcznika Leszczyniak. Interesuje go również polityka. 2 lata temu został wybrany na młodzieżowego radnego miasta Leszna. Ponadto chętnie uczy się języków obcych, w szczególności niemieckiego oraz języków skandynawskich. Po zdaniu matury chciałby studiować w Krakowie bądź w Wiedniu prawo. Jego życiową dewizą jest stwierdzenie: życie jest piękne. Jego wymarzony zawód to ambasador, choć jest otwarty także na inne opcje. Zastanawiam się tylko, czy nie jest to aby reminiscencja oglądnięcia pewnego słynnego polskiego filmu, gdzie zawód ambasadora kojarzył się z wielkimi przyjemnościami dla ducha i dla ciała. Sylwia Dąbkowska, laureatka pierwszej ogólnopolskiej olimpiady statystyczno-logistycznej, uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie. Prosimy o wystąpienie Sylwię wraz z państwem Renatą i Mirosławem Dąbkowskimi oraz nauczycielkę panią Lidię Grzechowiak, która przygotowywała uczennicę do olimpiady. O wręczenie nagrody prosimy prezydenta miasta Leszna pana Łukasza Podowiaka, drugiego zastępcę prezydenta miasta Leszna pana Piotra Jóźwiaka oraz dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych Leśnie panią Irenę Szynkarek. Sylwia Dąbkowska jest uczennicą klasy 3 technik logistyk. To zdolna, ambitna, pracowita, a jednocześnie bardzo skromna osoba. W ubiegłym roku zdecydowała się podjąć wysiłek przygotowań do konkursu i znalazła się w gronie finalistów olimpiady logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. W tym roku wystartowała w pierwszej ogólnopolskiej olimpiadzie spedycyjno-logistycznej zorganizowanej przez Uniwersytet Gdański i została jej laureatką, zajmując w finale 7. miejsce. W wolnym czasie, którego w tym roku bardzo brakowało przez zgłębianie opasłych fachowych ksiąg, lubi grać w koszykówkę, oglądać filmy i gotować. Szczególnie proste, zdrowe, ale smaczne dania. Piecze wyśmienite ciasto fasolowe i marchewkowe. Przeważnie słucha muzyki rockowej. Najbardziej lubi wiosnę, ponieważ może wtedy zachwycać się śpiewem ptaków, pobiegać z psem, stworzyć ciekawsze kompozycje dań ze świeżych warzyw, no a w NBA trwają play-offy. Jako miłośniczka zdrowego stylu życia i ekologistyk, gdy tylko aura na to pozwala, dojeżdża do szkoły rowerem. Bagatela około 25 km. Jakub Jędrzejczak, laureat pierwszej ogólnopolskiej olimpiady spedycyjno-logistycznej oraz 9. edycji ogólnopolskiej olimpiady logistycznej, uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie. Prosimy o wystąpienie Jakuba wraz z państwem Małgorzatą i Krzysztofem Jędrzejczak oraz nauczycielką przygotowującą ucznia do olimpiad panią Lidią Grzechowiak. Jakub otrzymuje nagrodę książkową ufundowaną przez miasto Leszno za podwójny tytuł laureata. Jakub jest tegorocznym maturzystą ukoronowanym tytułami zasłużony uczeń szkoły i najlepszy logistyk. Na oba wyróżnienia bardzo solidnie zapracował. Już w ubiegłym roku jako uczeń klasy 3 wygrał 8. edycję ogólnopolskiej olimpiady logistycznej, pokonując ponad 7000 osób z 294 szkół. W bieżącym roku potwierdził swój wysoki poziom, uzyskując ponownie tytuł laureata kolejnej, 9. edycji. Wziął również udział w pierwszej ogólnopolskiej olimpiadzie spedycyjno-logistycznej, zorganizowanej przez Uniwersytet Gdański, którą rzecz jasna wygrał.
Kuba jest bardzo zdolny, ale też ambitny i pracowity. Ma chłodny, analityczny umysł. Potrafi uważnie słuchać i jest dociekliwy. Zawsze zadaje bardzo konkretne, trafne pytania, oczekując wyjaśnienia nurtujących go kwestii. Jego wielką pasją jest muzyka. Potrafi grać na kilku instrumentach i posiada bardzo interesujący, niski wokal. Był jednym z głównych filarów imprez kulturalnych organizowanych na terenie szkoły i nie tylko. Uczęszcza do szkoły muzycznej, gra w zespole, a pojęcie czasu wolnego jest na nim obce. Ma możliwość bezpłatnego studiowania logistyki w Poznaniu i Gdańsku. Nagrodę otrzymuje Aurelia Gajewska, laureatka ogólnopolskiego konkursu wiedzy z rachunkowości, uczennica zespołu szkół ekonomicznych w Lesznie. Prosimy o wystąpienie Aurelię wraz z Państwem Angeliką i Grzegorzem Gajewskimi oraz Bernardetą Sołtysiak, nauczycielką przygotowującą uczennicę do konkursu. Aurelia to tegoroczna maturzystka, przyszła studentka i może przyszła główna księgowa. I to dobra księgowa, księgowa z powołania, ponieważ już pokazała, co w tym przedmiocie potrafi. W 17. ogólnopolskim konkursie wiedzy z rachunkowości organizowanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zajęła trzecie miejsce, uzyskując tytuł laureata oraz maksymalną liczbę punktów przy rekrutacji na Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania tej zacnej uczelni. Swój talent w tym zakresie sprawdzała też biorąc udział w etapie wojewódzkim turnieju talentów Akademia Księgowego, organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu i Zespół Szkół Ekonomicznych imienia Staszica w Poznaniu. Aurelia to osoba pracowita i sumienna. Przez cały okres nauki uzyskiwane oceny plasowały ją w czołówce uczniów w klasie. Chętnie angażowała się w jej życie, a przede wszystkim w życie szkoły. Interesują ją fotografia i podróże. Jej osiągnięcia i postawa została nagrodzona również tytułem Zasłużony Uczeń Szkoły. Głosami nauczycieli przedmiotów zawodowych ekonomika została wybrana najlepszym księgowym zespołu szkół ekonomicznych w Lesznie w roku szkolnym 2016-2017. Leszczyński Laur Oświaty otrzymuje Marta Zając, finalistka ogólnopolskiego konkursu wiedzy z rachunkowości, uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie. Prosimy o wystąpienie Marty wraz z Państwem Bandą i Markiem Zając oraz Panią Bernardetą Sołtysiak, nauczycielką przygotowującą uczennicę do konkursu. To również tegoroczna maturzystka i przyszła studentka. Osoba o szerokich zainteresowaniach, energiczna, przedsiębiorcza i pewna siebie. Brała udział w wielu konkursach, ale przede wszystkim jest finalistką 17. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości, organizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz uczestniczką szkolnego etapu Turnieju Talentów Akademia Księgowego, organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Ponadto brała udział w szkolnej internetowej grze giełdowej w latach 2013-2017, w Olimpiadzie Wiedzy o Biznesie i Innowacjach oraz konkursie wiedzy o oszczędzaniu organizowanym przez firmę F-Trust, gdzie zajęła drugie miejsce. Bardzo dobra uczennica, odpowiedzialna i obowiązkowa, niosąca pomoc w nauce i mobilizująca do nauki koleżanki z klasy. Można było ją zobaczyć w trakcie apeli i uroczystości szkolnych, w których organizowanie się włączało, ale przede wszystkim jako przyboczną pocztę sztandarowego. Marta oprócz rachunkowości interesuje się muzyką i dobrą książką. Jej osiągnięcia i postawa zostały nagrodzone tytułem Zasłużony Uczeń Szkoły. Nagrodę otrzymuje Łukasz Tycner, finalista ogólnopolskiego konkursu wiedzy z rachunkowości, uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie. Prosimy o wystąpienie Łukasza wraz z Państwem Aurelią i Piotrem Tycner oraz Panią Bernardetą Sołtysiak, nauczycielką, która przygotowała ucznia do konkursu. Łukasz.
Łukasz to wzór pracowitości i sumienności w wywiązywaniu się z obowiązków. Swoje zainteresowania i umiejętności wykorzystał, reprezentując szkołę w konkursach z rachunkowości. Były to 17. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości organizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Turniej Talentów Akademia Księgowego organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. A więc w przyszłości świetny księgowy, a może ekonomista doskonale zorientowany w ubezpieczeniach społecznych. Dwukrotnie uczestniczył w etapie wojewódzkim olimpiady Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych organizowanych przez ZUS. Dał się poznać jako osoba skromna o wysokiej kulturze osobistej. Interesuje się ogólnie zasadami działania, np. podstawami programowania, podstawami amatorskiego lektoringu, podstawami tłumaczeń. Po prostu ciekawią go podstawy działania świata. Głosami nauczycieli przedmiotów zawodowych ekonomika został wybrany najlepszym ekonomistą zespołu szkół ekonomicznych w Lesznie w roku szkolnym 2016-2017. Nagrodę otrzymuje Kamil Wawrzyniak, finalista Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości, uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie. Prosimy o wystąpienie Kamila wraz z panią Barbarą Wawrzyniak oraz panią Bernardetą Sołtysiak, nauczycielką przygotowującą ucznia do konkursu. Tegoroczny maturzysta, przyszły student, a może przyszły księgowy, a może dyrektor finansowy. Ekonomiczny talent, to bez dwóch zdań, został wybrany najlepszym ekonomistą zespołu szkół ekonomicznych w Lesznie. Finalista 17. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości oraz uczestnik etapu wojewódzkiego Turnieju Talentów Akademia Księgowego. Ponadto dwukrotny uczestnik etapu wojewódzkiego olimpiady Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych organizowanych przez ZUS, dwukrotny uczestnik etapu diecezjalnego Olimpiady Teologii Katolickiej, dwukrotny uczestnik etapu rejonowego konkursu matematycznego Euklides i uczestnik Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Interesuje się głównie polityką i ekonomią. Śledzi też bieżącą sytuację polityczną w kraju i na świecie. Najbardziej pasjonują go strategie polityczne. W przyszłości chciałby założyć własną partię oraz służyć ludziom, aby żyło się lepiej. To wzór pracowitości i rzetelności w wywiązywaniu się z obowiązków. Człowiek bardzo koleżeński i życzliwy, skromny i sumienny. Jego osiągnięcia i postawa zostały również nagrodzone tytułem Zasłużony Uczeń Szkoły. A tak na marginesie dodam jeszcze, myślę, że warto byłoby, aby nasz nagrodzony tutaj dżentelmen obejrzał dokładnie serial Rancho, materiał poglądowy, jak znalazł. Nagrodę otrzymuje Mateusz Bryl, laureat 4. Olimpiady Wiedzy o Turystyce, uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie. Prosimy o wystąpienie Mateusza wraz z państwem Marzeną i Markiem Bryl oraz nauczycielką panią Beatą Kokos, która przygotowała ucznia do konkursu. Człowiek, to brzmi dumnie. Dziś wielokrotnie utwierdzamy się w tym przekonaniu. W tym miejscu warto przedstawić osobę Mateusza Bryla, człowieka przedsiębiorczego, odpowiedzialnego i w całym swym ładzie egzystencji na szczęście skorego do żartów i cennego uśmiechu. Jak sądzi, wybrał zawód marzeń, technika obsługi turystycznej i połączył przyjemne z pożytecznym. Zawsze chętnie służył pomocą przy planowaniu i realizacji szkolnych wycieczek. Podczas tych wypraw często pełnił funkcję pilota i przewodnika. W finale 4. Olimpiady Wiedzy o Turystyce wygłosił referat pod tytułem Pszczeli raj nad samicą. Swoim wystąpieniem oczarował jurorów i dostał się do ścisłego grona laureatów. Tytułową pszczołę słusznie ukazał jako drogocenny skarb, bez którego my, ludzie, nie przetrwamy. Tak właśnie Mateusz podchodził do wykonywania powierzonych mu zadań. To znaczy z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem. Do dziś nie szuka problemów, lecz szuka rozwiązań. Zauważa nie tylko małe pszczoły, ale swoją postawą buduje wielkiego człowieka, z którego wszyscy możemy być dumni.
Leszczyński laur oświaty otrzymuje. Hubert Grzegorczyk, finalista czwartej olimpiady wiedzy o turystyce, uczeń zespołu szkół ekonomicznych w Lesie. Prosimy o wystąpienie Huberta wraz z Państwem Lidią i Przemysławem Grzegorczyk oraz nauczycielką panią Beatą Kokot. Życie jest pełne niespodzianek. Czasami z dużej chmury pada mały deszcz. Albo innym razem ktoś cichy zabiera głos i wszyscy go słuchają. Taki właśnie jest Hubert. Uczeń trzeciej klasy Technikum Obsługi Turystycznej. Mówi mało, ale rzeczowo. Posiada rzadką dziś człowieczą cechę. Potrafi słuchać. Między innymi to pozwoliło mu dojść do finału czwartej olimpiady wiedzy o turystyce. Tam jeszcze raz podkreślił swoją osobowość, wykazując szacunek do historii i duże zaangażowanie w pracę pod tytułem Wioska Chleba, Smak Tradycji w Cichowie. Jednak udział w olimpiadzie to nie był incydent. Hubert cały czas podtrzymuje tradycję jako członek młodzieżowej kapeli dudziarskiej ze Starego Wołębina. Gra na skrzypcach podwiązanych, modyfikacji klasycznego instrumentu charakterystycznego dla muzyki ludowej. Całe szczęście, że życie ciągle nas zaskakuje, bo dzięki temu, nie tracąc czujności, pamiętamy o tym, że ktoś, kto mało mówi, może nas wiele nauczyć. Nagrodę otrzymuje Izabella Kraśner, laureatka 41. Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, uczennica Zespołu Szkół Rolniczo-Zdrowanych w Lesznie. Prosimy o wystąpienie Izabellę wraz z Państwem Marią Wojciechowską i Markiem Kraśner oraz panią Aleksandrą Piotrowską, nauczycielką przygotowującą i uczennicą do olimpiady. O wręczenie nagrody prosimy prezydenta miasta Leszna pana Łukasza Borowiaka, drugiego zastępcę prezydenta miasta Leszna pana Piotra Jóźwiaka oraz dyrektora Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych pana Franciszka Kaszmarka. Iza to bardzo zdolna, wzorowa uczennica. Szczególne uzdolnienia wykazuje w zakresie przedmiotów zawodowych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne. Potrafi wzorcowo wykonywać przydzielone zadania w ramach zajęć praktycznych czy też praktyk zawodowych. To uczennica zdolna do samodzielnej i efektywnej pracy, przy tym niezmiernie skromna, ambitna i pracowita. Iza jest wzorem koleżeńskości. Chętnie pomaga słabszym kolegom w przedmiotach ścisłych i zawodowych. Cechuje ją duże poczucie humoru i olbrzymi dystans w stosunku do własnej osoby. Wyróżnia się dużą kulturą osobistą. Odnosi sukcesy na zawodach konnych w skokach przez przeszkody. Trudno się więc dziwić, że wysoko zawieszona poprzeczka nie jest dla niej problemem. Nagrodę otrzymuje Patrycja Budzyń, laureatka 20. ogólnopolskiego turnieju cukierniczego imienia Wojciecha Kandurskiego, uczennica Zespołu Szkół nr 4 w Lesznie. Prosimy o wystąpienie Patrycję wraz z Państwem Alicją i Zbigniewem Budzyń oraz nauczycielami panią Romaną Drobniak oraz panem Grzegorzem Jesiakiem, którzy pomagali w przygotowaniach uczennicy do turnieju. O wręczenie nagrody prosimy prezydenta miasta Leszna pana Łukasza Borowiaka, drugiego zastępcę prezydenta miasta Leszna pana Piotra Jóźwiaka oraz dyrektora zespołu szkół nr 4 panią Marię Koroniak. Patrycja jest uczennicą trzeciej klasy i kształci się w zawodzie cukiernika. Jest osobą ambitną, pracowitą, bardzo chętnie podejmującą nowe wyzwania. Jest bardzo zainteresowana wybranym zawodem i z wielkim zaangażowaniem podejmuje działania rozwijające jej talent artystyczny. Przygotowania Patrycji do udziału w turniejach cukierniczych były poprzedzone obecnością na takich targach cukierniczych jak Polagra Food czy Sweet Export. Inspiracje do swoich prac czerpie z wyjazdów edukacyjnych, szkoleń, prasy branżowej oraz stron internetowych o tematyce cukierniczej.
Umiejętności pracy z karmelem i czekoladą nauczyła się podczas warsztatów szkoleniowych organizowanych w szkole, a prowadzonych przez Akademię Mistrza. Swoją pasję rozwija też w zakładzie cukierniczym pod fachowym okiem swego mentora. W tym roku szkolnym brała udział w dwóch ogólnopolskich turniejach cukierniczych. Były to ogólnopolski turniej na najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik oraz ogólnopolski turniej cukierniczy imienia Wojciecha Kandulskiego, w którym uzyskała zaszczytny tytuł laureata. Uczennica, łącząc swoje pasje, planuje w najbliższym czasie założyć cukierniczego bloga. Gratulujemy laureatom szkół ponadgimnazjalnych. Nagrodzeni. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Po zakończeniu uroczystości w imieniu prezydenta miasta Leszna pana Łukasza Borowiaka zapraszamy wszystkich nagrodzonych, rodziców oraz gości na poczęstunek. A teraz wszystkich laureatów zapraszam przed stanu. Na zakończenie Magdalena Poryszewska wraz z chórem Gimnazjum nr 1 zaprezentują utwór We Are the Champions, który najlepiej opisuje każdego z finalistów i laureatów. Andrzeja.